I nie mam tutaj, widzę, że żadnych targowisk, więc wy mi zbudujcie jedno i za chwilę wracacie do pracy. LOL! Dobra, nieważne. O, i mam już 4 katapulty. Zasięgiem 10, czyli już po mnie. Ale... musimy myśleć pozytywnie, nie? Zwiększymy trochę zasięg. Jeśli to będzie odpowiednią lejrzewności. Go nie ulepszę, tutaj mogę tego ulepszyć, ale brakuje mi trochę złotka, który już jest trochę wydobywany z mniejszą prędkością przez malutkie straty, niestety. Ale myślę, że powoli możemy już zaczynać natarcie na przeciwnika. I najlepiej natarcie zacząć od tej strony, tutaj przeciwnik będzie miał najmniej ochrony i do tego będziemy mogli zniszczyć mniej więcej trochę ich osadników, co mi pomoże z tą pewnością. I oczywiście ulepszyłem tutaj niektóre zbroje. O, właśnie się ulepszył atak. Dzięki temu oczywiście będę ognistymi kulami strzelać i takimi innymi rzeczami, jeszcze zwiększę zasięg ciał obleżniczych i innych łuczników. Czy to tylko... to chyba tylko maszyn zwiększa zasięg. Z tego co kojarzę. Tutaj już wszystkie ulepszenia zrobione, spoko. Więc myślę, że za chwilę możemy rozpocząć natarcie. Bo jak większy, wielki ma to zasięg, by musiał chyba poczekać chwilę. O-o. Może się trochę wycofajmy. Zanim te dziady mnie zaatakują. Chyba, że zrobię tak. On sobie wejdzie i zginie. Albo oni po prostu chcą zaatakować mnie stąd. Co im naturalnie za bardzo nie wyjdzie. No spoko. On ma teraz mniejsze szanse na przeżycie ogólnie. Może nie przesadzajcie, tak? Nie pchajcie się jeszcze na to wszystko. Czekam na zasięg zwiększony. Oni są głupi. Zasięg się zwiększył, spoko, niszczymy. Ty też. I ty też. Kto chce zginąć? Wszyscy. Spoko. Tędy przejdziemy i zaczniemy mniej więcej niszczyć im wioskę. Oczywiście dzięki temu stracą mniej więcej surowce i inne takie. Tam mają tego najwięcej. A ty zaczniesz mi strzelać o katapulty. A ja cię zniszczę. Nie, nie zniszczę. Ale już moi ludzie tak. Dobra, zobaczmy jak tutaj wygląda sytuacja. Czy możemy spokojnie niszczyć? Mamy tego pana, który się gubi. I nie wie co się dzieje. I umiera powoli. Okej, był blisko. Za blisko. Katapulty może do tyłu. I wchodzą koni łucznicy, którzy zaczynają rozróbę, niszcząc na początek osadników. Wchodzicie wy, odsunąć się trochę od wież i niszczymy dalej. Chyba trochę wlazłem od złej strony, ale co tam. Czyli tu będą jeszcze jakieś wieże. O tak. Które mnie widzą? Ale teraz już raczej nie. Dobra,
Więc myślę, że tutaj możemy już rozpocząć natarcie dosyć szybko i zniszczymy naszego wroga. I jak mówiłem, nie można przegapić ani jednej wieży. Ani jednego budynku. A wy się nie blokujcie, jak ci osadnicy z świątyni w górach. Co tam jakieś tańce szalone wyprawiali. O-o. To nie fajne. Nie fajne, nie fajne, nie fajne. Mało fajne, złe fajne. Kurde. Odsunęli się. Szlak. Tego się nie spodziewałem. O-o. Jeszcze balisty. Dobra. I jeszcze tylko ten cwaniak. Jeśli go trafię. Ale ciężko go trafić. O-o. No świetnie. Tak, tak się kontroluje jednostki. No szlak. Ile was tu? Dobra, będą nowe katapulty. Ciach, ciach, ciach. Będzie więcej. Bo czemu by nie? Niszczę. A wy już tam lepiej nie wchodźcie. Bo to się skończy dla was źle. I może stworzę więcej falangistów. I z tego co kojarzę, tutaj powinno być jeszcze jeden budynek, który można przegapić. O właśnie. I może wy tutaj brońcie, zanim jakieś cwaniaki przyjdą. I w taki sposób kończę jest już na samym końcu punktacji. No mniej więcej, bo jestem połączony z Kainga, który ma oczywiście teraz mniej. O, i może jeszcze ulepszę sobie... Co to? Kto nie zaczął? Chodź tu. Chodź. O, jeszcze tutaj macie, dobra. Mamy też złoto, jakbyście potrzebowali. I na razie nie jest potrzebne. Falangisto, chodź. Ale może można tutaj wydobywać trochę tego. Osłabiliśmy trochę jednostki. O-o! O-o! O kurde! No tak, mają tutaj stajnię. Zapomnieć. Którą i tak zniszczę. Dobra. Świetnie. Jeszcze tylko ty. Cwaniaku. Okej. I ty. Teraz skoro kontrolujemy już tutaj to wszystko, to będą mieli problemy z tworzeniem jednostek. Bo nie mają jak wydobywać złota. Oczywiście bez tego nie będą mogli tworzyć niektórych rzeczy. Takich jak na przykład... te jednostki, które mogą mi przeszkodzić w zadaniu. A ja mam tego wszystkiego teraz aż ponadto. Ile falangistów się stworzyło nowych. O, jeszcze do tego jeszcze jedna katapulta. Spoko. Myślę, że mogę już zacząć niszczyć te wieże. Aż dojdziemy do tego, że zniszczymy całego przeciwnika. Też przyda się ta konica.
I tak, takie chaty też trzeba zniszczyć wszystkie. W ogóle zniszczę już je, żeby nie tworzyli mi nowych jednostek. Dobra, niech niszczą wieże. Ci falangiści dopiero tutaj. A co mi się dzieje? To się dzieje, że te cwaniaczki wlazły prosto w wieżę. Tego ja nie chcę. Dobra. To falangiści, poczekacie, wy zaczniecie niszczyć mi niektóre wieże, te, które... do których niestety będą mieli do mnie zasięg. Na do katapult. Bo oni mają w tych wieżach dosyć spory zasięg. Naprawdę spory. Chyba mają coś specjalnego właśnie w tym. Bo normalnie takiego zasięgu raczej normalnie mieć nie można. Bo zwykle, jak widzicie w misji Świątynia w Górach, ci łucznicy koni mogli spokojnie niszczyć nawet takie wieże, te, które tutaj pokazuję. A w tej chwili nawet spokojnie mogą zniszczyć takie wieże. Co jest ciekawe. Nie musisz niszczyć muru. Spokojnie. I to już mnie widzi. To ma naprawdę spory zasięg. Tutaj trzeba uważać na te wszystkie wieże. Mam naprawdę duży zasięg. I tu nie przesadzam. One mają duży zasięg. Więc byłoby trzeba jakoś mądrze zniszczyć. Powiedzmy, wyślę na nie wszystkie moje katapulty. To by miało sens. Nie gorzej by było, gdyby jeszcze zniszczyli mi to. To potrzebuję aż tak daleko wjechać. To niedobrze. Ale mogę tworzyć nowe katapulty. Na szczęście. Dobra, odsuńcie się, jeśli możecie, bo jesteście zniszczeni. A wieża i tak padnie. Dobra. Tamten cwaniaczek przyszedł. Myślę, że możemy zacząć niszczyć tutaj z tej strony chaty. A tych falangistów zaraz wyślę dalej. I te cwaniaczki już idą. Falangiści nie zdążyli. Ups, i... prawie trafiłem. O! Zginął. Spoko. I ja już nie stworzę, bo tutaj falangiści chyba się nowi stworzyli. Dokładnie. I tutaj jakiś cwaniaczek atakuje pojedynczy. Nie wiem, jak został stworzony. Ale myślę, że go jakoś zniszczę, prędzej czy później. Nie ucieknie mi na pewno. Będę musiał o nim pamiętać, że taki istniał. I tutaj chyba ktoś szedł. Tak mi się wydawało. A i... dobra. Zniszcz go. Tam się nic nie dzieje. Dobra, ty stwórz to. A ty sobie gdzieś jedziesz. Spoczko. Jesteśmy już dosyć blisko zniszczenia tego wszystkiego. Dobra, mam jeszcze jedną katapultę, której nie zauważyłem. I oni próbują zniszczyć moich łuczników. A ten próbuje zniszczyć moje mury. Dobra. A ja próbuję zniszczyć tego cwaniaka. Pudło. Dosięgniecie go? Nie. Dobra.
Żyje. Niestety. Jeszcze żywy. Katapulty nie trafiły. Dokładnie do celu. Dobra. O, jak przykro mi. Nie no, nie przykro. No, oni mają tak bardzo większy zasięg. To jest złe. Oczywiście dla mnie. Ale dobra, zniszczmy tą wieżę. Wy też. I mniej więcej uszkodźcie tą. Dobra, będzie trafiać w dom i na razie wychodzi. Aj, tutaj ciężko skręcać. Dobra. I możemy zacząć niszczyć dom. Bierze, jeśli można. A ten cwaniaczek nadal tutaj stoi. Spoko. Znaczy... No... To nie widziałem wcześniej. Ale stoi tutaj sobie jakiś. I nie wiadomo co robi. Aha, ty się tutaj zaciąłeś. Podczas próby pójścia na tego cwaniaczka. Zostanie jeszcze ta wieża. A tutaj mamy przejście, tak? Aha, tutaj miałem przejście, spoko. Ale chyba już im tutaj za dużo tego nie zostało. Mają tutaj już rynek. Oczywiście... rynku nie wystarczy zniszczyć. Trzeba zniszczyć wszystko, dosłownie wszystko, jak już mówiłem wcześniej. Myślę, że możemy już zaatakować tą wieżę. A wy może już zacznijcie rynek niszczyć. Chociaż trzeba zniszczyć wszystkie gospodarstwa. Jak mówiłem, dosłownie wszystko trzeba zniszczyć. O. A zniszcz sobie. I wy już zaczynacie we mnie strzelać. A wy się nie blokujcie! Nie, 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 nie róbcie tego. Nie róbcie głupstw. Przestańcie. Zniszczcie tego cipoka. A wy się pośpieszcie, bo zaraz niektórzy mi tutaj zginą. Właśnie. Ciężka piechota bardzo dobrze niszczy wieże. Tylko, że te wieże są dosyć odporne. O, już w dodatku będą ciekawe wieże. Nowa wersja pewna. Będzie ciekawa dosyć. Ale to tylko w jednej misji. A o tym wam powiem dopiero, gdy już będę nagrywać dodatek. A co się stanie... No, powiedzmy... Nie tak od razu po tej serii z Age of Empires 1, ale blisko. Mistrz falangista. Dobra, ciężka konica da radę. Dopaść tego cwaniaczka. A jak tutaj wygląda sytuacja? Zaraz się dowiem moimi konnymi łucznikami. Już mniej więcej wszystko zniszczone. Co oczywiście jest dobre dla mnie. Misja zostanie szybko ukończona, mam nadzieję. O, nawet oni próbują coś zrobić. Im trochę mniej wychodzi, bo mają słabe jednostki, ale zawsze próbują. Przecież nie powinni. Bo to jest pewna śmierć. No co tu więcej mówić. Totalna pewna śmierć. Niszczcie to. No to już mi widzi. Niedobrze, zaatakujmy najpierw to. Tak będzie najlepiej, myślę. No, dotarliście. I zniszczyliście tego konnego łucznika. No właśnie. Jeszcze
przyłączcie się do walki. O nasze. Ku chwale Yamato! Przeciwko Koinshu. I jeszcze ta wieża. I zacznijcie też ruszyć tą wieżę. I to będzie już pewnie wszystko na tą misję, tak mi się wydaje. Ale jeszcze zobaczy, to jeszcze zobaczymy. Ciężka klinica już biegnie. Mógłbym ich ulepszyć, ale nie mam złota. Tak samo na to. A już za bardzo o nic nie muszę dbać. To już końcówka misji, tak mi się wydaje. Dosyć prosta, szczerze mówiąc. Tylko trzeba uważać oczywiście na te wieże, które mają naprawdę tutaj duży zasięg, jak już mówiłem. Bardzo duży. Dobra. O, i zobaczmy, jak to wygląda na zewnątrz. To będzie wszystko? Co się okaże? Tak, to już wszystko. Więc to była ta misja. Zniszczyliśmy kompletnie, zrujnowaliśmy miasto Koinshu i wygraliśmy. A więc następnym razem przyjdzie pora na ostatnią misję. Ostatnią misję z kampanii japońskiej, czyli Bunty Koinshu. A ja tutaj przypadkowo wlazłem znowu przyjaciel w potrzebie, więc sobie przejdę to jeszcze raz. Więc do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się i cześć!